Cześć kochani, witajcie w odcinku, na który najbardziej chyba czekamy każdego miesiąca, ponieważ dzisiaj będę Wam przedstawiać gwiazdę miesiąca. Oczywiście na karcie społecznej napisałam, że mnie zaskoczyliście tym wyborem, ale bardzo Wam za niego dziękuję. Bardzo się cieszyłam, że to właśnie pan Jan Himmelsbach będzie gwiazdą września. A to dlatego, że chyba trudno o bardziej charakterystyczną postać, jeżeli chodzi o polski show biznes na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. No bo w końcu był kamieniarzem, który z zamiłowania był również pisarzem, a potem został aktorem. Oczywiście był uważany za jednego z najpopularniejszych w Polsce aktorów naturszczyków, czyli takich aktorów bez wykształcenia. To myślę, że zapewniło mu wielką popularność, sprawiło, że jednak aż tak bardzo zwracaliśmy na niego uwagę. Ale nie tylko to. Był to człowiek o niesamowitym charakterze. Anegdot, którymi nas raczył, mamy naprawdę mnóstwo. Kilka z nich dzisiaj oczywiście na Waszą również prośbę przytoczę. Wiele osób ceniło go za to, że nigdy nikogo nie udawał. Był po prostu sobą, osobą z nizin społecznych, która zawsze kipiła dobrym humorem, poczuciem tego humoru, które było dość abstrakcyjne, a także charakterystycznie zachrypniętym głosem. Ale jednocześnie ten dzisiejszy odcinek w przygotowaniu był dla mnie twardym orzechem do zgryzienia, a to z tego powodu, że pan Jan uwielbiał opowiadać o sobie niestworzone historie. Jego biografia jest trudna do scharakteryzowania, z tego powodu, że w każdym wywiadzie, a udzielał ich dość sporo, opowiadał inną historię o swojej przeszłości. A kiedy już go pytano o to, jak było naprawdę, sam nie starał się pomagać przyszłym biografom, ale raczej wpędzał ich w kłopoty, opowiadając po raz kolejny jeszcze inną historię. Ale zanim przejdziemy do tej historii, mam dla Was kilka ważnych ogłoszeń. Pierwsze z nich będzie takie, że pojawiłam się w serwisach streamingowych, na przykład w Spotify'u. Jeżeli korzystacie z takich serwisów, to wpiszcie tam Paula Rodak lub Historię Gwiazd, a będziecie mogli odsłuchać podcastów z historiami najpopularniejszych gwiazd, czyli to, co kochacie najbardziej. A proszę Was o to, dlatego że wiecie, jak to jest w nowym serwisie. Jeżeli na początku będzie zainteresowanie, to potem serwis poleca taką twórczość dalej, a mi zdecydowanie na tym zależy, więc to moja gorąca prośba do Was. A druga, jeszcze ważniejsza sprawa to książka. Bo jakiś czas temu polecałam Wam poprzednią część Inspiracje z kolekcji Adriana Bednarka, którego jeżeli mnie oglądacie, to wiecie, że uwielbiam. Teraz wyszła kolejna część, jest już dostępna, Obsesja, która opowiada o dalszych losach Oscara, którego na pewno znacie z poprzednich części. Serdecznie Wam polecam, no bo myślę, że jeżeli skusiliście się poprzednim razem, to na pewno będzie Wam się podobać ta książka, a jeśli jednak ostatnio Was nie namówiłam, to zwróćcie uwagę, że polecam te właśnie książki z tej serii często, nie bez powodu, uwierzcie mi, aż żałuję, że po urlopie przyszła do mnie ta książka, bo teraz po prostu chodzę rano jak zombie, bo w nocy czytam Adriana Bednarka i Obsesję. No co zrobić, tytuł jednak zobowiązuje, prawda? Ja już jestem w trakcie i gwarantuję Wam, że jest tak samo wyśmienicie jak przy poprzednich częściach. No i oczywiście u mnie na Instagramie będziecie mieć te książeczki do wygrania. Zapraszam! Nieznana jest dokładna data narodzin Jana Himmelsbacha. Prawdopodobnie urodził się jako Iwan Himmelsbach, to też prawdopodobnie, około 1 lub 3 maja, według danych w dowodzie osobistym na podstawie aktu chrztu, 31 listopada 1931 roku w Mińsku Mazowieckim. I był pisarzem, scenarzystą i aktorem charakterystycznym. Nie wiem, czy zwróciliście od razu uwagę, nie jest to żadna pomyłka. Data urodzin pana Jana była absurdalna, ponieważ listopad ma 30 dni. A według oficjalnej metryki urodził się 31 listopada. I sam kwitował to słowami, jeden dzień w te czy we w te. Co za różnica? I teraz będzie kilka teorii na temat tego, jak wyglądało jego dzieciństwo, ponieważ tutaj pojawiało się ich właśnie sporo, natomiast przytoczę Wam te dwie najbardziej popularne, najczęściej powtarzające się. Mówiono, że jego matka Marianna była Rosjanką z Nadbajkału. Zmarła, kiedy Janek miał 11 lat. To po jej śmierci miała się nim zaopiekować prostytutka Mańka Pędzel, która przechrzciła go też na Jana.
Dała kąt do spania, ale biła mnie, więc uciekłem, wspominał Himmelsbach. Druga teoria mówiła o tym, że Himmelsbach miał żydowskie pochodzenie, a jego rodzice zginęli w getcie. Podobno sam wtedy ukrył się na cmentarzu, a następnie u sióstr zakonnych w Laskach pod Warszawą. Tyle tylko, że to jest podobno. Trzymając się tej teorii o śmierci matki, miała ona umrzeć w 1942 roku, a Iwan miał zmienić imię na Jan w 1943. W czasie okupacji opowiadał, że sam również walczył z okupantem, jak wielu młodych ludzi wtedy rabując transporty na wschód. Jedno jest pewne, dorastał wśród ludzi z marginesu i to ich później opisywał w swoich opowiadaniach. Zresztą później również właśnie takie role przyznawano mu w filmach. Imał się bardzo różnych zajęć. Miał odbyć praktykę u piekarza, gajowego i ślusarza. W 1947 roku, mając 16 lat, trafił najpierw do więzienia, a potem do istniejącego do dzisiaj zakładu poprawczego w Szubinie, kilkanaście kilometrów od Bydgoszczy, gdzie zdobył podstawy kamieniarstwa. Później wraz z kilkoma kolegami miał zostać oddelegowany do kamieniołomów, gdzie miał zdobywać praktykę. Tam też nauczył się zawodu kamieniarza, który później wykonywał z przerwami przez całe życie. Tam też zaczął czytać książki, które również stały się jego pasją, ale jego dalsze losy też nie są do końca jasne. Mówi się bowiem, że niewykluczone, że pracował jako grabarz, górnik i palacz kotłowy. Miał być też uczniem uniwersyteckiego studium przygotowawczego i wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu przy Komitecie Wojewódzkim PZPR w Warszawie. W latach 1954-56 odbywał służbę wojskową. Później już jako aktor gardził teatrem, a dokładnie budynkami teatralnymi, wyjaśniając to w ten sposób. No więc, jeśli mam być szczery, to przed telewizorem mogę siedzieć w slipach. Nie będziemy tutaj poruszać się dalej chronologicznie, troszeczkę postawię na ważność wydarzeń i to raczej nie z perspektywy artystycznej, ale z perspektywy popularności pana Jana, bo oczywiście jego książki były niesamowite i o nich również później opowiem, ale to, że stał się aż tak popularny, zawdzięcza filmom. No i oczywiście pierwszą jego bardzo ważną rolą, która zresztą była najbardziej zapamiętana, była ta w filmie Rejs Marka Piwowskiego. To właśnie pan Jan miał namówić przyszłego reżysera, by się zapisał do szkoły filmowej, łódzkiej filmówki. Piwowski obiecał, że jeśli coś z tego wyjdzie, to zaproponuje mu rolę w pierwszym swoim filmie. A tym była właśnie realizowana do spółki z Januszem Głowackim przy udziale niemal wyłącznie aktorów amatorów opowieść o rejsie Wisłą statkiem wycieczkowym na trasie Warszawa-Płock. A teraz będzie o tej scenie monologu, która chyba była jedną z najpopularniejszych scen, kiedy to właśnie pan Himmelsbach, grający Sidorowskiego, słucha monologu Zdzisława Maklakiewicza, który grał inżyniera Mamonia, w obecności oczywiście żon obu bohaterów. Jak sam pan Jan wspominał, scena była kręcona na procentach. Powiem panu szczerze, ogromnie wtedy dużo mówiłem, a Marek ciągle mi przerywał i kazał milczeć, więc byłem wściekły, stąd ta mina. No i suszyło mnie, a naprzeciwko tuż za kamerą facet pił piwko. I nie lubiłem jeszcze siedzieć obok tej grubej pani, która w tym filmie była moją żoną. I przy tej scenie mina pana Jana Himmelsbacha przeszła do historii. Nieźle jest tworzyć historię samą miną. Ale zastanawiacie się może, skąd ta nagła popularność, skąd ten zachwyt aktorem Naturszczykiem, który sam zresztą mówił, że niewiele robił, by być tak rewelacyjnie odebranym. Ano, według Janusza Głowackiego, kiedy pojawił się pan Jan, widzowie byli już znudzeni aktorami, którzy prezentowali kunszt szkoły filmowej. Chcieli czegoś innego. Nagle po rejsie główną nagrodę za aktorskie osiągnięcia dostał ex aequo Daniel Olbrychski, który był gwiazdą numer jeden w Polsce, i Jan Himmelsbach, który nigdy niczego nie grał, tylko po prostu był sobą. Trzeba przyznać, że pan Jan przetarł wtedy szlak dla naturszczyków w polskim kinie. Był sobą, niczego nie udawał, nikogo nie grał. Zawsze po prostu wcielał się w postać tak, jak zrobiłby to
sam w swoim życiu. Nazywano go więc księciem naturszczyków i zresztą był najbardziej znanym i lubianym z nich. No właśnie, ale wróćmy do tych wywiadów, do tych błędów biograficznych, które na pewno nam się teraz przewijają za sprawą samego jakby podmiotu tych biografii. Z tego powodu, że pan Jan udzielił około 700 wywiadów. Ale rzadko się zdarzałoby, w którymkolwiek z nich powtórzył dwa razy ten sam fakt ze swojego życia. Ubarwiał, mówił nieprawdę, czasem po prostu wymyślał jakieś historie. I można by powiedzieć, że w takim razie jego biografia jest owiana mgłą tajemnicy. Być może winę za to ponosi po prostu wódeczka. A to dlatego, że pan Jan bez wódeczki wywiadu nie chciał udzielać. Dziennikarz stawiał wódeczkę, a pan Jan się produkował. I mówił, że to wszystko z dbałości o dziennikarza, żeby mu kiedykolwiek nie zarzucono plagiatu. Ja się na przykład z tym zmagam czasem, że ktoś mi mówi, że powielam te same informacje często, no bo wiecie, kwestia jest taka, że no nie wszyscy tak jak pan Jan mają równoległe biografie. Większość ludzi ma jedną biografię i te fakty się jednak zgadzają. Ale jak już pewnie zauważyliście, większość anegdot też związanych z panem Janem ma jednak alkoholowe zabarwienie, no i nie ma się tu czemu dziwić. Pan Jan był po prostu alkoholikiem. Ale jak sam mówił, fajnie być artystą, bo nawet będąc alkoholikiem jest się traktowanym z pełną pobłażliwością. Młodość przehulałem, a resztę zostawiłem sobie na czarną godzinę. Proste, przyznawał. Ale teraz opowiem wam trochę o tej rejsowej znajomości, która przerodziła się w wielką przyjaźń, bowiem właśnie pan Jan razem z Maklakiewiczem od razu przypadli sobie do gustu i zostali najbliższymi, niemal nierozłącznymi przyjaciółmi. Tworzyli właśnie taki związek, taki układ przyjacielski na zasadzie przeciwieństw. Ponieważ jednak pan Zdzisław był cenionym artystą, wykształconym aktorem, miał bogaty dorobek artystyczny i to on w tym tandemie uchodził za inteligenta. Ale oprócz tego, że zagrali wspólnie w wielu filmach, jak na przykład w kultowych Wniebowziętych, a także Jak to się robi, czy Siedmiu czerwonych różach, to oprócz tego, że razem pracowali, to również razem się szwendali po Warszawie, spędzali wolny czas i generalnie napawali się nawzajem swoim towarzystwem. Przez pewien czas byli wręcz nierozłączni. Odwiedzali oczywiście przy tym najpopularniejsze knajpy w Warszawie ze Spatifem na czele. Zdzisława Maklakiewicza i Jana Himilsbacha kochano, bo im nie zazdroszczono. Dla zmęczonego i sfrustrowanego narodu stanowili dowód, że nie trzeba wyglądać jak Beata Tyszkiewicz, żeby zrobić karierę. Pisał Jan Głowacki w książce Ścieki, zlepy, karaluchy. I mam dla was anegdotkę, prosiliście mnie o takie. Znany jest przypadek, kiedy Jan Himilsbach wpada właśnie do Spatifu, no i krzyczy: inteligencja, wypalać! Gustaw Holubek natychmiast wstał i powiedział: nie wiem jak państwo, ale ja w takim razie wypalam. Niestety wszystko co dobre ma swój kres. Ta przyjaźń również taki miała i to nie za sprawą jakiejkolwiek kłótni czy błahostki, ale niestety za sprawą śmierci pana Zdzisława. Zagadkową śmierć Maklakiewicza w październiku 1977 roku Himilsbach bardzo przeżył i tak naprawdę nigdy się z nią nie pogodził. Podobno kilka dni po pogrzebie zadzwonił do matki pana Zdzisława z pytaniem, czy może go prosić do telefonu. Gdy ta go poinformowała, że przecież wie, że Zdzisław nie żyje, to on odpowiedział: wiem, ale mi się w to wierzyć nie chce. Bardzo panią przepraszam. Cofnijmy się teraz w czasie, do lat 50., bo tak jak wam powiedziałam, dzisiaj troszeczkę na linii czasu sobie skaczemy, bo właśnie wtedy pan Jan zajął się pisaniem. Pisał wiersze, a przede wszystkim opowiadania. Sam przyjaźnił się z Markiem Chłasko, a za swojego życia wydał 3 książki: Monidło, Przepychanka i Łzy Sołtysa. Sam jednak, oczywiście z rozbrajającą skromnością i znanym wszemi wobec humorem, mówił jednak, że swoją twórczość pisarską ceni mniej niż tę kamieniarską. Myślę, że dlatego, że moim dziełem granitowym nikt sobie dupy nie podetrze. I podobnie jak w filmie, bardziej doceniony za swoje dokonania również na tym polu będzie po śmierci niż za życia. A jego życie, no, można by z boku patrząc na nie powiedzieć, że było skomplikowane. Głównie za sprawą nałogu alkoholowego, z którym sam jednak chyba nie walczył. Starała się to za niego robić jego żona Basia, którą sam pieszczotliwie nazywał Basicą. I trzeba przyznać, że obok pana Zdzisława była to jego najlepsza przyjaciółka.
Wszyscy dziwili się tej młodej, efektownej, rosłej, zgrabnej i przystojnej dziewczynie po studiach geograficznych, co też ona widzi w tym lumpie, kryminaliście, kurduplu, kamieniarzu cmentarnym piszącym niegramatyczne i nieortograficzne wierszydła, wspominał w Gazecie Wyborczej Manturzewski. No właśnie, ale jak pani Basia starała się walczyć z nałogiem męża? Ano na kilka sposobów. Na przykład mówiła do niego, że czemu zawsze, kiedykolwiek się z kimś spotka, to musi pić wódkę? On jej na to odpowiadał. Ja się chętnie napiłbym kawy, ale wszyscy myślą, że ja tylko wódkę. No i stawiają to, ja nie mam śmiałości, żeby im odmówić. Zdarzało się także, że kiedy szła do pracy, to postanawiała zamknąć swojego męża, bo wydawało jej się, że tym sposobem uchroni go od tego, żeby dziś znowu był pijany. No i pewnie wielokrotnie się to udawało. Ale no, pan Jan chyba nie byłby sobą, gdyby nie wymyślił na to jakiegoś sposobu i to bardzo oryginalnego. Koledzy, a nawet listonosz, godzili się przynosić mu pod drzwi alkohol, który wypijał przez wsadzony przez dziurkę od klucza wężyk. Żona wracała do domu i znajdowała męża kompletnie wstawionego. A kiedy pytała go z pretensjami, palisz, pijesz, jaki ty masz w ogóle głos, to on jej odpowiadał, Basica, oni mi za ten głos przecież płacą. Możecie więc dojść do wniosku, że pan Jan miał słabą wolę? No ale będziecie w błędzie, bo pan Jan wam sam wytłumaczy, że nie, miał silną wolę. Wszyscy mi mówią, Janek przestań pić i rzuć palenie. Basica straszy, że jak nie przestanę, to odejdzie. Lekarz straszy, że jak nie przestanę, to szybko zejdę. Wszyscy dookoła nic tylko straszą, a człowiek jak ma silną wolę, to i tak zapali i tak się napije. No więc zastanawiacie się pewnie też, już na początku wam zagaiłam, że wszyscy zastanawiali się, co ta Wasica, efektowna studentka geografii, widziała w swoim przyszłym mężu, no to już wam spieszę z odpowiedzią. Pytana w dniu ślubu, czy wychodzi za niego z miłości, odpaliła, że z rozsądku. Żona wspominała go jako człowieka niezwykłego, niepowtarzalnego i dobrego. Miał serce pełne miłości dla ludzi, choć nie zawsze zasługiwali na to, by ich szanować. A pan Jan sam opowiadał również o swoich podbojach miłosnych, ale zwykle niewiele to miało wspólnego z prawdą. Poznałem na balandze panienkę. O Boże, z wyglądu przypominała nieco starego górala. Rano się budzę, patrzę, no i rzeczywiście. Tak jak już wam powiedziałam, nie ma pewności, kiedy pan Jan się urodził, ale również nie było niestety pewności, kiedy zmarł. Zakłada się, że 11 listopada 1988 roku. A to dlatego, że właśnie w tej dacie zorientowano się, że nie żyje, ale trudno ustalić, kiedy to było dokładnie, ponieważ przebywał w Melinie, w której od kilku dni trwała libacja. No a koledzy zajęci piciem nie do końca zorientowali się, że coś jest nie tak, po prostu myśleli, że pan Jan śpi. No i niestety często tak bywa, że dopiero po śmierci danego artysty jest on odpowiednio nagradzany i doceniany. Tak było niestety w przypadku pana Jana. Dopiero po jego śmierci grono znawców filmu doceniło jego samorodny talent. Himilsbach obsadzany był jednak zazwyczaj w rolach epizodycznych. Jest autorem lub współautorem 6 scenariuszy filmowych, zagrał w prawie 70 filmach fabularnych i telewizyjnych. Również po śmierci doceniono jego talent pisarski. Jak już wam powiedziałam, za życia wydał 3 pozycje, a później ukazało się ich jeszcze 5. Krytycy podchodzili do jego literackiej twórczości z dużą sympatią. Opisywał w swoich opowiadaniach rzeczywistość, którą pamiętał z dzieciństwa i młodości, życiowy margines, beznadzieję i biedę. Ale czy panu Janowi naprawdę na tym zależało, żeby być sławną osobą? Sam o sławie mówił w 1985 roku tak. To sława przybylska. Spotkałem ją nie tak dawno na warszawskiej starówce, ale w żadnym szczególe nie wyglądała jak sława. A ja? Ja nie muszę nic w życiu robić. Na mnie pracuje czas. Czy ludzie się z tym godzą, czy nie, czy tego chcą, czy nie, ja i tak zostanę w historii. Każdy by chciał zyskać sławę. Jeden zmywa naczynia, drugi gra w orkiestrze. Ci wszyscy ludzie kiedyś odejdą. Ja natomiast zostanę jako mumia. Zapeklowany Ramzes II. To jest sława. No więc może jej wcale nie chciał, nie oczekiwał, ale jednak chyba wiedział, że jest mu pisana i w sumie to przeczucie też jest niesamowite, przyznacie, prawda? I na koniec inspirujące zdanie od pana Jana dla wszystkich, którzy zastanawiają się, czy na pewno dobrą drogą zmierzają. Życie jest piękne, ale niestety trzeba umieć z niego korzystać. Mam więc nadzieję, że nikt nie poczuł się nieswojo po tym zdaniu, a jeśli jednak tak,
to pamiętajcie, że na zmiany nigdy nie jest za późno. A ja jeszcze raz Wam przypominam, że dzisiaj serdecznie polecam Wam książkę Adriana Bednarka Obsesja. Znajdziecie informacje o tej książce oraz odnośnik do tego, gdzie ją kupić, w pierwszym komentarzu oraz w opisie do tego filmu. Zapraszam na mój Instagram, gdzie ta książka będzie do wygrania. Oczywiście pytanie konkursowe będzie związane z tematyką dzisiejszego odcinka, więc macie szansę zdobyć 2 egzemplarze tej książki. No a szczególnie Wam też polecam całą serię właśnie Adriana Bednarka, bo rewelacja, no ja już nie mogę się doczekać wieczora, kiedy sobie tutaj dalej pomyszkuję. I oczywiście jeszcze raz przypominam Wam, żebyście, jeżeli tylko macie czas i chcecie mnie wesprzeć, odwiedzili mnie na Spotify'u. Wpiszecie Paula Radak albo Historię Gwiazd i mnie znajdziecie. Możecie mnie zaobserwować, ale najważniejsze jest, żebyście przesłuchali dostępne tam podcasty. Jest ich już trochę i nadal będę nad nimi pracować. Będzie mi bardzo miło, jeżeli w ten sposób mnie wesprzecie. No a dzisiaj oczywiście dziękuję Wam serdecznie, że byliście ze mną do samego końca. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Oczywiście liczę na Wasze komentarze, łapki w górę, ale to wszystko wiecie, więc nie tracę już Waszego czasu i zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale, który oczywiście tradycyjnie już za kilka dni. Buziaki. Trzymajcie się. Cześć. Pa!